Klonownica należy właśnie do tych miejscowości, które są na terenie naszej gminy, w której należało tą drogę zrobić i dlatego ją robimy. Oczywiście nie da się wszystkich zrobić, tych miejscowości, gdzie tych dróg nie ma, jest jeszcze sporo, ale pomalutku, małymi kroczkami robimy. W tym roku kolejna miejscowość, Klonownica Mała, tak jak powiedziałem, droga, która jest w tej chwili ukończona. To jest ten odcinek przez wieś, ale jak wspomniałem, też dostaliśmy dofinansowanie do remontu części dojazdowej od strony ulicy i od strony drogi powiatowej, więc jeszcze w tym roku będziemy starali się przykryć ten odcinek asfaltem. Ta inwestycja kosztowała 1 400 tysięcy, obejmowano tylko nawierzchnię, chodnik był wcześniej, ale musieliśmy go troszeczkę przebudowywać z uwagi na to, że on był niedostosowany. No, wiadomo, czas robił swoje i trzeba było go tutaj troszeczkę zmodernizować, także obejmuje tylko i wyłącznie nawierzchnię. To jest miejscowość rozwojowa, ona się znajduje w bardzo bliskiej odległości od Janowa. Jak się idzie po trasie, już tu dużo osób zaczyna się budować i to cieszy. Mając miejsca pracy w Janowie, ci ludzie niech się osiedlają u nas i o to nam chodzi, żebyśmy się rozwijali, żeby nas przybywało, a nie ubywało. Wieś Klonownica Mała z racji swego położenia, że jest blisko Janowa Podlaskiego, 4 km, blisko Stadniny, jest wsią ciekawą, wsią atrakcyjną, coraz więcej turystów przyjeżdża, coraz więcej ludzi pyta się o działki, także chcą się budować. Ostatnio pani doktor kupiła u nas działki z Białej, także ta droga była potrzebna, droga poprzednia to była droga z kamienia polnego, bruk, który miał 100 lat, ponad 100 lat, no ale on już nie wytrzymywał tych obciążeń, które ostatnio związane z wielkością maszyn, sprzętu, także były poważne pęknięcia, załamania, zagłębienia, także już taki stawał się, no teraz w porównaniu ta nawierzchnia, no to jest super się jeździ, tylko że właśnie o to jedno bezpieczeństwo się martwimy, bo są osoby niestety, które przekraczają te prędkości, a to rodzi niebezpieczeństwo, bo są osoby starsze, są dzieci.